Siemaneczku, pokażę wam mega łatwe kopiowanie, bardzo kurde szybkie, kopia co jest tu parę, pół minuty, niech nam zajmie minutę, ani kurwa, ani nie. Niezbędny do tego glitcha jest ten, który pokazywany był, teleport, niestety, ten komu nie wychodził Frozen Money, a wyszedł mu teleport, ma teraz świetną okazję nadrobić to w kopiach, nie w kupowaniu deluxo. I tak, potrzebujemy ten teleport, auto, które chcemy kopiować. Jednak tutaj też potrzebne są własne tablice iFruitowskie. Tak jak tu widać, ja mam swoje SHS86, auto, które chcę kopiować i garaż w Eclipse Tower. I tutaj tyle, no tak jak mówię, auto, które kopiujemy. I tyle aut na stratę, ile chcemy się zrobić kopii. Potrzebny nam jest znajomy. U nas już w garażu. Jak on tam stoi na zewnątrz, po niego wyjeżdżamy. Wsiadam teraz do auta. Znajomy zostaje w garażu. Wsiadam do auta, które chcę skopiować. Teleportuję się na zewnątrz. I wracam do garażu, z którego się teleportowałem. Jest to Eclipse Tower 3. Mam komunikat, że garaż jest pełny. Ja go potwierdzam i mówię znajomemu, żeby wyszedł mi z garażu. Chociaż nie wiem, czy konieczne jest wychodzenie, ale lepiej, żeby wyszedł. Jak znajomy wyjdzie, my mamy komunikat o zamianie pojazdów i zamieniamy za auto, które tracimy i bang, proszę bardzo, jest świeżutka kopia i powtórka. Wyjeżdżam po znajomego, on wsiada. Wracam do tego samego garażu, Eclipse Tower 3. Wysiadamy, on zostaje w środku, ja się teleportuję na zewnątrz. Wjeżdżam z powrotem do garażu. Mam komunikat, ja go potwierdzam i znajomy wychodzi na zewnątrz. Znajomy zrespi się na ulicy, to ja się respię w garażu. I zamieniam kolejne RH8. Bang, kurwa. Kolejna kopia, no niestety, no wymaga to naszych tablic iFruitowskich. Nie mogą to być jakieś tam zwykłe, randomowe numery tablic, jak to są na tych LEDzi, z których się tam przenoszą, jakieś ABC czy 69 śpiszków. Nie mogą to być randomowe, no muszą być nasze iFruitowskie tablice. No i teleport, auto, które kopiujemy, GAV 1 i 9, aut na straty i kopia, no nie wiem, ile mi tu zajęło, ale no bardzo szybko. Elo.